Ten Grudziądz podjął dzisiaj malimakesmoney.pl Stal Gorzów 50-40. Wygrywają gospodarze. Serdecznie, przecież chciałem pogratulować Robertowi za pierwszą wygraną w Ekstralidze. Szkoda, że naszym kosztem. No nie ma co się cieszyć w gruncie rzeczy. Przegraliśmy ten mecz podobnie jak w Tarnowie. Zawodnicy na Farmatorze nie jechali źle. Jeżeli chodzi o Krzysztofa Kasprzaka i Bartka z Marzyka, pojechali dobre zawody, można powiedzieć, byli liderami drużyny. Matej Zagar próbował też walczyć, zresztą było widać. Brakowało też trójek, przynajmniej Mateja dwóch trójek i co najgorsze, Nikita Iversen jako lider drużyny nie zrobił dzisiaj dobrego wyniku, zrobił bardzo słaby wynik. Aczkolwiek nie ma co skreślić, ten Woli będzie pracował jeszcze nad sobą. Nie ma takiego doła trochę, ma takiego doła, nie jest za szybki, widać, że ambicji mu nie brakuje. Zawodnicy, którzy nie zrobili dużo punktów, potrafią się ścigać, ale nie byli tak szybcy jak zawodnicy gospodarzy, którzy tutaj znali każdą ścieżkę i oglądaliśmy bardzo wiele emocjonujących biegów z udziałem Tomasza Goloba, no, również innych zawodników i zawody mogły się podobać. Skupimy się teraz na meczu następnym, bo przegraliśmy dwa mecze na wyjeździe. To nie jest komfortowa sytuacja i teraz będziemy walczyć o pierwsze zwycięstwo w lidze i mieliśmy pierwszy mecz u siebie. Witam. Ja mogę powiedzieć, no przegraliśmy, no szkoda, jedziemy ze smutnymi minami do domu. Nie wiem, co ja mogę powiedzieć. No ja robiłem co mogłem, też moje dwa słabe biegi. Trudne, specyficzne tory, drugi na początek sezonu, dwa na wyjeździe, więc... ale proszę o nie słowa krytyki, będziemy mieli teraz mecze u siebie, na pewno będziemy starać się jechać lepiej, więc tyle mogę tylko powiedzieć. Zawodnikami i trenerem wygrali, żebyśmy się cieszyli dzisiaj, ale to sami widzieliście, że to łatwo nie przyszło. Zróbmy tak, że o naszych winorach nie rozmawiamy, bo na pewno będzie się pytać, ale no chłopaki się starają, no wiadomo, no nie wyszło im dzisiaj. Na tych sparingach jednak to trochę lepiej wyglądało. Musimy jeszcze trochę poćwiczyć. Myślę, że następne mecze będą lepsze w ich wykonaniu. Ja jeżeli chodzi o seniorów, no to no ciężko się czepiać do kogoś, jak wygraliśmy to spotkanie. Wiadomo, że tam zawsze ma ktoś wpadki, nie? Dzisiaj nie ma zawodników, co robią co mecz po 15, nie? Dlatego uważam, że ten wynik bym wziął w ciemno przed meczem. Dziękuję. Dzień dobry wszystkim. Mogę powiedzieć o tym meczu, Mogę powiedzieć o tym meczu, że był dla nas bardzo ciężki, dlatego że na początku zawodu komuś to nie pasowało, komu pasowało. Ja mogę za siebie powiedzieć, że ja jeszcze nie jestem do końca przygotowany, także mnie dzisiaj trochę pasowało. W ramach chyba dalszych żartów. No nie, 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 dobrze, dobrze. Chcę lepiej jeździć, żeby na wyjazdy to było po 10, chociaż po 10 punktów. Fajnie wygrali. Cieszę się dalej, że